Kong, Wyspa Czaszki, Blu-ray. Nie ma co robić wysublimowanego, super, hiper, złożonego intra. Zabierajmy się, ponieważ jest tu dużo mięcha, jest o czym gadać. Zabierzmy się za recenzję. Kong's God on the island. But the devils live below us. And what are they called? I call them skull crawlers. Why? Never said that name out loud before. It sounds stupid now that I say. Just you call them whatever you want. Jeżeli chcesz zobaczyć dłuższą recenzję, jaką miałem zaraz po seansie w kinie, to w opisie szukaj linku, a ja tutaj opowiem tylko w skrócie, jak oceniałem i jak oceniam film. Bo widziałem go już 3 razy. Raz w kinie, 2 razy na Blu-ray i muszę przyznać, że za drugim i za trzecim razem był lepszy. To było lepsze doświadczenie. Może dlatego, jak do niego podszedłem teraz, trudno mi powiedzieć, ale o tym będziemy jeszcze gadać. Pokrótce, przenosimy się do lat 70. z grupą ludzi z organizacji Monarch na czele z Johnem Goodmanem i z naszym Lokim, czyli Tomem Hiddlestronem i oczywiście Samuelem Jacksonem. Wyruszamy na Wyspę Czaszki, gdzie chcemy odkryć coś, nie wiemy co, a oczywiście kto tam rządzi? Kong. No i potem mamy armię ludzi, którzy próbują przeżyć Konga, który nie podoba mu się, że jakieś helikoptery wokół niego latają i jeszcze jakieś potwory, więc mamy właściwie wszystko. Cały film ogląda się troszeczkę jak anime, trochę jak grę, trochę jak połączenie tych stylów wizualnych, gdzie fabuła zdecydowanie jest druga albo trzecioplanowa. Najważniejszy jest ten wielki ziomek z okładki. Najważniejszy jest Kong, a ludzie, no ludzie są, jak to się ładnie mówi, expendables, zbędni, więc możemy się ich pozbyć, możemy ich pozabijać w najbardziej, moim zdaniem, kreatywny sposób, a czasem wręcz cudownie złośliwy wobec pewnych trendów filmów SF. Zatem, jeżeli jeszcze nie widziałeś, to już ci mogę powiedzieć, że dla samego filmu, moim zdaniem, warto sięgnąć po tego Blu-raya. Oceniałem ten film jako 7 na 10 teraz. Jestem pewny, że to może być jeden z moich największych guilty pleasure, do których będę wracał, ze względu na kreatywność reżysera, wizualne, naprawdę po prostu orgie, jeżeli chodzi o to, co widzimy. Pamiętacie Godzillę i te 13 minut, gdzie łącznie widać ogon Godzilli gdzieś tam na ekranie? Nie, tutaj właściwie zaczynamy od tego, że najpierw widzisz wielką mordę Godzilli, a potem w pięknym słońcu całej postaci, cała postura Godzilli. Nie chowamy go nigdzie, nie mówimy Kong, gdzieś tam będziesz Godzilli. King Konga oczywiście. Nie chowamy go i możemy naprawdę rozkoszować się porządnymi walkami. Ja miałem bardzo dużo skojarzeń pomiędzy Kongiem a Pacific Rim. To jest tego typu kino, które nie próbuje mówić, a my tu wepchniemy jeszcze 5 różnych innych komentarzy. Nie, to jest świetna, wizualna zabawa, jazda bez trzymanki, efekty pierwsza klasa, śmiech z samego siebie, znakomity i idąc za Maxem Landisem, ukryty nihilizm, który wcale nie jest taki ukryty. Ale przechodzimy oczywiście do tego, co najważniejsze, bo ja wam mówię, bierzcie Blu-raya, ponieważ kurwa film jest znakomity, to jeszcze nie znaczy, że mięcho wystarczy, by wziąć dla osoby, która chce troszeczkę więcej. Jeżeli chodzi o dodatki, mamy tutaj mniej więcej 30, może 40 minut dodatków i komentarz reżyserski. Wiecie, ja jestem, jak ktoś mówi, sucker na komentarz reżyserski, więc na to czekałem najbardziej. Ale jeżeli chodzi o materiały, to mamy w jaki sposób tworzyliśmy tego Konga. 20 kilka minut. Bardzo dobre, gruntowne opowiedzenie historii. Zarówno miejsca, gdzie kręcili, jak robiono efekty, ile było włosów na Kongu, jak to robili, jakie ujęcia, w jaki sposób reżysersko niejako będzie pokazana jedna czy druga walka, jak chciano stworzyć te walki. Jest też kilka mniejszych filmików, jak na przykład to, że Brie Larson faktycznie miała aparat z filmem i robiła faktycznie zdjęcia na planie i możemy zobaczyć ileś tam tych zdjęć, które zostało zrobione. Oczywiście z komentarzem, jaka to ona jest utalentowana. Mamy zdjęcia z Wietnamu, bo faktycznie film był kręcony w Wietnamie i znakomite niektóre sceny są i piękne miejsca po prostu, które są faktycznie miejscami. Ja zastanawiałem się
filmie, czyli lecimy tu już full CGI, po prostu bohaterowie i reszta tła, okazało się, że nie. Rzeczy, które dla mnie były z gry wyjęte, okazało się, że faktycznie te takie malutkie, wystające wysepki i te wszystkie pejzaże udało się w większości zrobić, kręcąc na miejscu, w Hawajach i właśnie w Wietnamie. Więc mamy kilka takich filmików, jeszcze taki malutki pamiętnik Toma Hiddlestona, ale to jest tak naprawdę przedsmak. Jest ten komentarz reżysera. Look, you guys can criticize my movie all you want. All I ask is if you do it, have some f***ing merit to it. Jeżeli widzieliście Honest Trailers, to zauważyliście, że Jordan Vogt Roberts zdecydowanie ma, to jest człowiek z pasją i ma jaja. I moim zdaniem te jaja wyszły też tutaj w tym komentarzu reżyserskim, ponieważ nie jest to nudne gadanie. A, pracowałem z takimi utalentowanymi aktorami. Ci aktorzy byli tacy znakomici, że moje scenariusz wpychali po prostu tyle życia. Bzdura! Bullshit! To, co on tutaj robi, to po pierwsze pokazuje ci od razu, o co chodzi w filmie. On nie ukrywa tego, że ten film jest o Kongu, a nie o ludziach jakichś tam. Ludzie są mało ważni. Scenariusz z punktu widzenia dialogów i tak dalej, to nie jest aż tak istotne. Najważniejszy jest ten fun dla ludzi, żeby oni mogli pobawić się wreszcie wielkim tak naprawdę kaiju movie, żeby Kong ich przekonał, żeby wyszli z kina i pamiętali te sceny, które przyniosły im śmiech i radość, a nie trwogę. Więc tutaj naprawdę upstrzony anegdotkami, które dają ci tak naprawdę znacznie więcej radości podczas kolejnego seansu. Ja tak właśnie miałem. Jak on zaczyna opowiadać, to ujęcie, 2 sekundy, kamerka przejeżdża nad skrzyniami. To jest mój omarz do ujęcia z Metal Gear Solid, gdzie też takie jest ujęcie. I często mamy tą perspektywę, że widzimy te skrzynie, coś tam. I słyszysz w jego głowie, w jego głosie prawdziwą ekscytację tym, że wrzucił 2 sekundy odniesienia do Metal Gear Solid. Tutaj, kurteczka, odwołanie do Akiry. Jest mnóstwo faktycznie odwołań, zarówno wizualnych, jak i sposobem kamery, jak i ujęcia, jak i potworów, które są odwołaniami do anime, wielu anime i do gier. Ciągle w tym komentarzu odwołuje się do gier i do sposobu pokazywania walk, czy do sposobu pokazywania reżyserii tak naprawdę gier. To jest coś, czego się nie słyszy z reguły. To jest troszeczkę reżyser, można powiedzieć, nowego pokolenia. Dlaczego? Bo on zdecydowanie opiera się na tym, jak to wizualnie będzie dla widza, co on odbierze. To nie jest tak, ideologicznie jest tutaj lewicowy wydźwięk, bzdura, coś tam, coś tam. Pieprzyć takie rzeczy. On ci pokazuje, jak bardzo dużo tutaj było koncentracji na elementach wizualnych, żeby widz miał fun. W pewnym momencie pokazuje cudowne ujęcie, gdzie mamy Konga, a za nim ogromny księżyc. I ten Kong na tle księżyca wypada, cudownie epicko i każdy tę scenę pamięta. I mamy zderzenie Kong, Samuela Jackson, ujęcie z perspektywy Samuela na Konga. I on oczywiście mówi, czy mamy prawo pokazać takie wielki księżyc? Oczywiście, że nie. To by w życiu tak nie wyglądało. Ale pomyślcie, jakby to wyglądało, gdyby to był mały księżyc, który się chowa za głową Konga. Żadnego fajnego efektu. A tak zapamiętujesz wizualnie tę scenę. Kompozycja wizualna jest tutaj na najwyższym poziomie. Ja mógłbym bardzo długo mówić o tym komentarzu, bo jestem tak w cholerę zadowolony z niego. Ale chcę wam zostawić więcej, jak będziecie już sobie to kupować, jak będziecie oglądać to w domu, ponieważ jest tam wiele, wiele mięcha. Zatem, podsumowując, ten komentarz, pierwsza klasa. Tak powinniśmy robić komentarz. To oczywiście nie jest jeszcze poziom, powiedzmy, Tarantino, ale jest to już naprawdę rzecz, która ci przynosi uśmiech i która sprawia, że za drugim razem film jest lepszy. To jest bardzo ważne i bardzo trudne, żeby komentarz reżyserski sprawił, że chcesz to obejrzeć jeszcze raz. Szczególnie, że oglądasz komentarz za którymś tam razem, więc to jest sztuka i udało się to Jordanowi, Vogtowi, Robertsowi jej dokonać. Reszta dodatków na poziomie, aczkolwiek nic szczególnego. Czy jest to genialne wydanie Blu-ray? Nie, nie przesadzajmy. Ale czy jest to dobry poziom i warto to obejrzeć i nie będziesz się czuł, że zmarnowałeś czas słuchając tych kolejnych filmików? Zdecydowanie. Zatem, film, mówiłem, 7 na 10, a dla mnie nawet taki plusik, ponieważ rośnie to guilty pleasure we mnie i sprawia mi straszną przyjemność oglądania tego filmu. Dodatki, dobre, 7 na 10. Zatem całość to jest 7 na 10, ale 7 na 10 z pieprzonym uśmiechem na ustach. A
teraz to, co część z Was może najbardziej interesować, czyli konkurs, ponieważ taki Blu-ray jest do wygrania. Co więcej, nie tylko Blu-ray, ale dwa czarne pudełeczka. Co jest w tych czarnych pudełeczkach? Nie powiem, to są gadżety z filmu, ale co jest? Musicie się przekonać sami. Żeby wygrać to cacuszko, które zresztą tutaj widzicie, wystarczy zrobić tradycyjnie trzy rzeczy. Subskrypcja kanału, łapeczka w górę i odpowiedź na pytanie. Odpowiedź na pytanie jest taka, jakiego przeciwnika powinien mieć Kong w swoim kolejnym solowym filmie. Wyobraźnia jest waszą granicą, to może być Donald Trump, to może być Donald Tusk. Nie obchodzi mnie to, wybieramy najbardziej kreatywne odpowiedzi. Będą trzy nagrody, a jak się coś spodoba, mamy dla Was bonusowe nagrody. Tylko musicie się po prostu, jak to się ładnie mówi, wysilić. Zatem, łapki w górę, subskrybować kanał, piszcie te komentarze, bo czekam na nie, nie mogę się doczekać, co takiego wymyślicie. Dajcie mi też znać, jaka jest Wasza ulubiona z Kongiem i czego spodziewacie się po filmie Godzilla vs. King Kong. Na razie!